Szkoła się i chyba nikomu nie muszę tego udowadniać. Jakby spędzasz w tym budynku jakieś połowę swojego życia. Tyle cię tym stresujesz. Takie załamania przeżywasz. A nawet jeśli nie, to chyba każdy z nas miał takie momenty, w których myślał, ale dalej myśli, że hej, nienawidzę szkoły. I hej, ja chcę wakacje. Jest cholera listopad, mam już dość. I dlatego stworzyłem ten film, bo mam parę tipów, które wydaje mi się, że naprawdę ratują życie w kwestii szkoły, a kurde, nie mówi się o nich. A jeśli mówi, to się zapomina o tym, jak ważne są. A na serio ważne są, jakby bez tego, to ty skończysz tak, jak nie wiem, ja kończyłem w 8 klasie, nie kończyłem, zauważcie mi, to ja miałam kurwa stresu. W sensie fakt, że to jest 8 klasa, ale still. Jakby wypalisz się człowieku. No bo de facto na każdego z nas ta szkoła będzie wpływać, bo spędzamy w niej kurde za dużo czasu, żeby nie wpływała. Dobrze, ale zacznijmy więc od mojego numero uno. Nie wchodź w żadne konflikty. Proszę cię, nie rób sobie tego, bo naprawdę zaufaj mi, życie z takimi osobami, z którymi w sumie już ci minęło i w sumie już jakby nie masz do nich problemu, ale się kłóciliście, więc jakby jest jakaś spina między wami, to jest po prostu uciążliwe, bo potem masz taki problem, że jakichś twoich paru ziomków, no nie ma ich w szkole i zostajesz sam, samotny i potrzebujesz kogoś coś spisać albo coś zrobić i ta osoba jest i tej osoby nie poprosisz. I z jednej strony, czy takie zupełne unikanie konfliktów jest zdrowe? No, nie jest. I w sumie czy to jest błąd komunikacyjny? No, jest, ale jesteś w szkole i naprawdę tu jest zbyt dużo ludzi psychicznie niestabilnych, żebyś ty próbował zdrową komunikację. Tak. Już nawet nie umiem tego wymówić, jakby to jest takie mistyczne pojęcie. Mistyczne, co ja pieprzę. Wracając. Nie chcę, żebyś robił sobie jakąś stoic erę, jakąś, nie wiem, I have no enemies erę, ale po prostu daj sobie spokój. Patrz na to z dystansu. Naprawdę nie wcinaj się w to, ja wiem, że kusi, ale nie. O, i od razu tutaj też wspomnę, nie dla robienia rzeczy dla fabuły. Jeśli chcesz poszerzać swoje comfort zone, do it. To jest świetny sposób na to, żeby polepszać swoją jakość życia, ale nie, nie będziesz sobie fabułować. To nie jest dobry pomysł, zaufaj mi. Więc żadnych situationshipów, żadnego zadawania się z ćkunami, haczami i wszystkiego. W sensie gorzej, jak sam jesteś taką osobą, no ale tutaj już jest trochę pole do zmiany. Ale to tego nie będę ci teraz nawoływać, znaczy tak będę ci nawoływać, ale to chyba gówno da w tym filmie, więc... I pamiętajcie o tym, że jest taka rzecz, która was łączy i to jest ta nienawiść do szkoły. Więc nie zapominajcie o tym. I naprawdę próbujcie w tej nienawiści do szkoły się jednoczyć, bo to jest coś, co wyjdzie i nie ma osoby, która będzie przeciwna. A mimo wszystko, im więcej macie przychylnych osób do jakiegoś projektu, do jakiegoś sprawdzianu, no to prędzej czy później będzie wychodzić co na... I naprawdę te znajomości, ten brak konfliktów strasznie pomaga. A wiecie, co też pomaga? Nauka! Nie, znaczy... To jest oczywiście popularne, to się mówi. Ucz się systematycznie. A w sumie każdego to jebie. I powiem tak, tak nauka systematyczna strasznie pomaga naprawdę. Jeśli masz, nie wiem, 5 minut wolne, po prostu spójrz sobie na podręcznik z tej samej lekcji, na której byłeś dzisiaj, żeby sobie troszkę poprzypominać, bo dalej masz te jakieś tam szare komórki, które pracowały na tych lekcjach i one jeszcze nie wygasły ich pamięć. Mam nadzieję. No chyba, że masz brain rota, no to wtedy trochę nie ma na siebie nadziei. Ale... O, i tu mogę powiedzieć, że mam też bardzo dużo swoich tipów. Na przykład ja robię sobie podcast. W sensie czytam sobie na przykład historię i to nagrywam na notatkach, a potem sobie słucham tego w drodze do szkoły, bo i tak mi się dłuży. Więc to naprawdę pomaga, bo możecie dosłownie nie słuchać, mieć to w dupie. A jednocześnie i tak te słowa jakoś tam będą do ciebie przychodzić. Jak będziecie spojrzeć na kartkówkę, to przynajmniej zdasz. Gorzej oczywiście z taką matematyką, chemią, fizyką, ale to szczęść Boże, może wam Bóg to może mi nie pomaga i ledwo zdaje, ale przynajmniej pod tym względem będziecie mieli luz. No i potem się o wiele łatwiej tobie uczy to takiego sprawdzianu z tego, a na serio, summa summarum, nie poczujesz tych 5 minut, a naprawdę ucząc się jakiegoś testu, kiedy już masz jakiekolwiek podstawy i skojarzenia, o mój Boże, to wszystko jest o wiele łatwiejsze. No i oczywiście najlepiej jest ubierać wszystko w swoje słowa. Naprawdę, tłumaczenie, bo to jest też w miarę popularne, ta taktyka, żeby tłumaczyć wszystko tak jak pięciolatkowi. Na serio, do it.
tutaj w takich faktycznie ścisłych przedmiotach, dopiero takie coś jest w stanie tobie pokazać, czy ty faktycznie umiesz. Jakby, co prawda możesz trochę zachowywać się jak schizofrenik, ale mi to nie przeszkadza. Ja czasami po prostu gadam do siebie i mam takie, wiesz, ja wychodzę z założenia, że mogę wyglądać jak debil tylko po to, żeby zdać. I w sumie jeśli działa, to I don't care. A co do tego I don't care, to naprawdę nie dbaj o te oceny jakoś zbytnio. Jakby rozumiem rozszerzenia, tak, fajnie by było, żebyś miał sobie jakieś źródła, z których będziesz czerpał wiedzę i tratata, żebyś się uczył, ale jeśli jesteś ścisłowcem i masz ścisłowe zainteresowania, to historia jest trochę do wypieprzenia i to, że nauczyciel jest taki i taki, nie powoduje, że powinieneś przykładać się do tego bardziej od matematyki. Jakby ja rozumiem bardzo, jak nauczyciele tobie mieszają w głowie, mi mieszają przynajmniej bardzo w głowie. I po prostu bardziej zauważyłem, że czasami się uczę to naprawdę niepotrzebnych mi przedmiotów. No bo boję się, co ten nauczyciel mnie pomyśli, ale jakby w końcu kiedyś zrozumiałem, że no, why should I care? Ja tych ludzi potem nie będę spotykać. Tak, muszę sobie sprawić, że będą mnie lubić, żeby przeżyć tą szkołę w miarę łatwo. Ale tak naprawdę jakby sam sobie podnoszę poprzeczkę wobec przedmiotu, który mi się nie przyda. I ja już tak szczerze trochę wolę, żeby ten nauczyciel mnie tak trochę znielubił, ale żebym w miarę zdawał, niż abym tak się tym strasznie przejmował, bo mimo wszystko moja przyszłość nie jest w tym, a ten nauczyciel raczej nic nie zmieni. Koniec końców w pewnym momencie życia wy się rozwiedziecie, ja pierdzielę, co ja gadam, co nie? Wy się rozejdziecie. Tak samo jak ty z większością klasy, więc naprawdę to też nie jest tak, że musisz ich bardzo lubić, po prostu bądźcie neutralni. Ogólnie też muszę tutaj wspomnieć, pasek jest totalnie useless. Jakby autentycznie ja miałem średnią 5.00 w klasie pierwszej i to tak nie było worth it. Dostałem jakieś 180 zł, a mogłem za tyle czasu, jakby ja dosłownie w 3 godziny zrobiłem projekt, który dał mi o wiele więcej pieniędzy od tego i to już daje tobie więcej. A te wszystkie zagadnienia, które opracowałem z przedmiotów, które mnie nie interesują, tylko po to, żeby mieć pasek, który mi nic nie daje, wypieprzyłem na to tyle czasu, że nawet wstydzę się o tym mówić. Więc nie róbcie, nie popełniajcie małego błędu, na pewno nie. Na pewno nie jest to warte swojej ceny czasowej. I powiem tak, na pewno jest o wiele więcej jeszcze tych tipów do powiedzenia wam, ale ten film już się robi jeszcze długi, więc na tym skończę i dziękuję za oglądanie. Jak chcecie part 2 albo macie swoje przemyślenia, śmiało wrzucajcie to w komentarzu. Ja je czytam. I siemano, ja idę oglądać Arkane.